Czy klub to na pewno najgorsze auto z klasy D? Dzisiaj na życzenie jednego z widzów zaprezentuję Wam moje autorskie dyno do kluba, które zmienia te auto tylko i wyłącznie na lepsze. Więc teraz mam już dyno wymontowane i zobaczymy sobie, jak się tym autem jeździ. Jak widzimy, podczas dodawania gazu auto nie chce skręcać, jest bardzo podsterowne, jak zresztą możemy zauważyć. Pamiętajmy, że klub ma napęd na przód, więc to jest normalne w klasach, w samochodach z napędem na przód. Jednak tutaj to jest mega odczuwalne. Jak puścimy gaz, to auto ładnie skręca. Ogółem da się tym klubem jeździć, jednak krawężniki nie są jego mocną stroną i jak widzimy troszkę go podrzuca tutaj. Już przy tej prędkości w ogóle nie skręca, jak widzimy. Jest naprawdę bardzo źle. Więc pojedziemy sobie na przykład próbę czasową, bo mam teraz dostępną. Typu może Beachfront na domyślnym, na średnim, może zdążę na średnim, bez dyno. Jak pamiętamy, Turismo bez dyno nie jest dobrym autem w ogóle, więc nie udało mi się wygrać nawet z ZR-ką, a miałem wymaksowanego Turismo. Zobaczymy, jak sobie poradzę z klubem bez dyno. Zobaczymy czas i potem pojadę ten sam wyścig jeszcze raz, tylko z dyno. A jak widzimy, auto jest naprawdę niesamowicie podsterowne. Trzeba albo hamować, albo puszczać gaz i czekać z 5 sekund, aż złapie przyczepność i ładnie skręci. Widzimy też, że go tak lekko podbija na wybitkach na drodze. To też nie jest dobry znak, jednak to jest dolegliwość każdego auta z napędem na przód, więc tutaj można jakoś w połowiecznie to chociaż wybaczyć klubowi. Auto w sobie samo nie jest złe. Ja pierwszy raz jadę klubem bez dyno na 3-3-3, więc to są moje. To jest moja reakcja na kluba 3-3-3 bez dyno. No i niestety na razie dwa błędy mam tego samochodu. Po pierwsze, jest niesamowicie podsterowny, a po drugie, skacze na takich małych wybojach i na krawężnikach, przez to traci przyczepność i staje się jeszcze bardziej podsterowny. Lampy też mnie muszą oczywiście zatrzymywać. Dobrze, zobaczymy na tym ciężkim odcinku, jak sobie klub poradzi. No, całkiem przyjemnie. Nie podbiło go aż tak bardzo, jak myślałem na początku. I chyba próbę zdążę zrobić, chociaż nie wiem. Może się jeszcze stać wszystko. Dobra, jednak wykrakałem. To by się dało zrobić Turismem z dyno moim, albo jakimś innym autem w klasie A, ale z D to byłaby trochę przesada, żeby wygrać 20 sekund do końca na wjeździe do tego tutaj oto zaułka. Więc tak, niestety nie udało się zrobić próby czasowej na średnim. Zobaczcie, co zrobiłem. Więc teraz zamontuję dyno i zobaczymy, jak się będzie jeździć klubem z dyno. Więc tak,
Montujemy dyno. Sprint. Circuit. I swobodna jazda. Dlaczego mam dwa sety? Poradnik, czyli dyno bardzo podobny do tego. Jednak z pewnych powodów nie mogłem tego pokazać. Więc pokażę wam te, ale uwierzcie mi, są bardzo do siebie podobne. Ok, więc jak teraz klub jeździ z dyno? Jak mogliście już zauważyć, na pierwszym zakręcie bardzo ładnie skręcił. Tutaj dalej skręca. Jak widzimy, normalnie może przejechać przez takie małe wyskocznie tutaj. O, to mi akurat tak śmiesznie gości pomógł. Jak widzimy, auto już nie skacze. Zachowuje się bardzo ładnie. I o dziwo nie ma największego zawieszenia. Ale to później wam pokażę. I pojedziemy sobie ten sam wyścig, czyli Beachfront. Ok, mamy wyścig z panem White Seed, więc będzie ciężko z nim wygrać. Niestety nie mam dużych umiejętności w jeżdżeniu samochodami w tej grze, więc niestety najprawdopodobniej przegram ten wyścig. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tutaj już nie ma podsterowności, jak to było w poprzednim przypadku. Jednak latarnie zawsze pozostają w niepewności. Teraz klub leciutko driftuje na... kiedy gaz puścimy. Jednak można to bardzo łatwo opanować. Po prostu klikając W, czyli gaz. Wtedy on od razu się prostuje i jedzie dalej. Jak widzimy, jest wielka różnica w tych dwóch wariantach. Dyno bez kluba oraz dyno z klubem. Jak widzimy, auto jeździ bardzo ładnie. Nie ma już podsterowności. Nadsterowność nie istnieje, ponieważ nie można go obrócić podczas dawania gazu, bo to jest FWD, czyli przednio napędowiec. Auto już nie skacze na krawężnikach. Oraz skręca bardzo ładnie. Jednak jest możliwość, żeby go wywalić na dwa koła, ale jest ona znikoma. To jest klub. Kanciaste auto. Więc to było moje dyno do kluba. Jeszcze wam tylko pokażę, jak ono wygląda w całej okazałości. Więc jedziemy do dyno tuningu. Układ napędowy. Max przyspieszenie, ponieważ klub ma bardzo słaby start, a maksymalna prędkość jest dosyć wysoka, ponieważ to 288 na godzinę przy minus 10 przyspieszeniu. Na 3-3-3 oczywiście. Zawieszenie. Sztywność. Miękkie 5. Więcej jest niepotrzebne. Prześwit 6, wysoki, tak samo tak jak tutaj, więcej jest niepotrzebne. Balans dałem na tył, ponieważ kiedy dałem na przód, to auto było jeszcze bardziej podsterowne i dupa. Kąt skrętu na maksa szeroki, ponieważ wtedy auto jakby raźniej skręca i to jest odczuwalne. Ciśnienie opon, minus 7 poślizg. Kiedy dałem na minus 10, to auto zaczęło się ślizgać już nawet przy... takich zwykłych skrętach, więc to nie było potrzebne. Siła hamowania, minus 2 tył. Naprzód, tak samo tak jak w Turku,
Auto się ślizga i aerodynamika. Minus 5 tył. Oraz nacisk na maksa wysoki, ponieważ gdybym dał, nie wiem, na przykład niski, to by auto było podsterowne i by skakało. A tak jest więc idealnie. Więc tak, to było moje całe dyno. Więc tak, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. To był Vertiri z dyno do kluba, na życzenie jednego z widzów. Więc tak, do zobaczenia w następnym filmie. Piszcie w komentarzach, jakie dyno zrobić w następnym odcinku, albo może pomysł na odcinek, cokolwiek, napiszcie w komentarzach. Zawsze każdy czyta i daje serduszka. Więc tak, jeszcze raz dzięki za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Żegna się Vertiri ładnym klubem z Super Dyno. Więc na razie. Cześć.